Fajnie. Na przebitki to będzie, kurwa. Tak. Słuchajcie, kamera poszła. Widzimy? Cześć, siema, witamy na Summer Bloody Summer w warszawskiej progresji. Zajebista metalowa impreza. Ostatnia w tym roku, a z nami jest Drak, zespół Hunter. Cześć, Paweł. Cześć, witam wszystkich. Paweł, jak wrażenia przed dzisiejszym koncertem, powiedz? Tak jak i przed wczorajszym i przed wczorajszym, to w ogóle jest inny świat. No, my ostatni raz graliśmy trasę taką z innymi zespołami, w sensie taki większy spęd. Graliśmy chyba w 2007 roku, no 15 lat, nie wiem, no dawno temu. Mystic Tour to był i graliśmy wspólnie z Frontside, Virgin Snatch i Root Water. Jeździliśmy wspólnym autobusem, no. No ale to było bardzo dawno. W tej chwili co prawda tylko 3 koncerty, ale jest nieźle. Gracie teraz z miasta na miasto, nie? Codziennie praktycznie. No dzisiaj kończymy, znaczy my kończymy, oni jadą dalej. Także mamy tylko taki weekend, piątek, sobota, niedziela. Powiedz, nie masz dosyć tych koncertowania, obijania się po hotelach, tego ciągłego rock'n'rolla, czy jest taki rock'n'roll jeszcze, czy już nie? To w ogóle była inna sytuacja, bo po raz pierwszy jechaliśmy nightlinerem, czyli takim autokarem, w którym się śpi, więc 20 ponad chłopa w takim autokarze, to myślę, że domyślacie się, jak to wyglądało. Natomiast no, warunki świetne, w ogóle wiesz, no, jesteś w hotelu cały czas, nie? Nie pozabijaliście się w tym? Nie, to jest w ogóle rodzina, to są tak niesamowici ludzie w ogóle, wiesz, no, nie ma takich opcji, żeby ktoś się tam zabił. Kto najwcześniej wstawał w autokarze? Zabił. To tak, ale nie zabił. Kto najwcześniej wstawał w autokarze z całej rodziny? Kto? A kto się kładł przede wszystkim? Nikt się nie kładł. No. Nie, to w ogóle, wiecie, to kosmos. Paweł, jak oceniasz fanów teraz muzyki metalowej w Polsce? Czy te pokolenia się zmieniają? Jacy przychodzą ludzie na zespół Hunter teraz? Wiesz co, przede wszystkim to, co wspólnie zauważyliśmy z chłopakami, to, że zmieniła się publiczność na tyle, że ludzie są bardziej tolerancyjni i otwarci. Nie ma czegoś takiego, że jak gra kapela death metalowa czy kilka i ktoś taki jak my wychodzi, no to jest... Wiesz, fakt, nie? W tej chwili jest tak, że kurczę, ludzie są tacy otwarci w ogóle na inne style, wiesz, nie ma takiego no nie wiem, takiej klaustrofobii tej, tych, wiesz, co mi chodzi, nie? Że wiesz, tylko ten jeden gatunek, reszta to niech się gonią. I to jest fajne właśnie, że przychodzą ludzie, którzy dzięki temu masz szansę dotrzeć do kogoś, kto cię na co dzień nie słucha i może zaczarować kogoś takiego i to działa, wiesz, w obie strony i myślę, że chłopaki też podobnie do tego podchodzą, także był to jakiś taki może eksperyment, ale jakoś tak się nie bałem. Ja uwielbiam takie fuzje, takich... Kontakt z ludźmi? No kontakt ludzi to jest oczywiście, to jest jasne. Mówię, że o tym, żeby łączyć style i gatunki, żeby grać, wiesz, i no, to jest nadal cały czas metal. A ty oprócz metalu, grania, czego słuchasz? Metalu. A konkretnie? Nie, robię w drewnie. Całe życie metalu to teraz robię w drewnie, sobie szapeczki. Wiesz co, muzyka filmowa, dużo Skandynawii słucham, bardzo mi się podoba te klimaty wikingowskie i tak dalej, super, super. Vardruna, Heilung, o, jest bardzo fajnie, dużo cover. Nie ma Boga i zbawienia, to zginienie wszystko zmienia. Kolejny milion zginie, bicie postek są. Paro diabła. Widzę to, co widzę, kurwa, niebo wrzanie. Jak wspominasz, powiedz, przystanki Woodstock? Pamiętam, zakochałem się w ogóle w Woodstocku 2000 bodajże trzeci, później chyba czwarty, jak Hunter grał w Kostrzynie. W 2004 Kostrzyn się zaczął. Jak wspominasz Woodstocki? Wiesz, no, to zawsze były magiczne, niesamowite koncerty. Ogrom tego wszystkiego, przede wszystkim atmosfera, ten cały... No to jest to, co my cały czas robiliśmy, więc my tam się, jeżeli chodzi o mentalnie, to pasowaliśmy się tam od samego początku i myślę, że cały czas pasujemy. No ale wiadomo, że nie można niestety co roku grać, ale co jakiś czas chyba 8 razy graliśmy, to jest też nieźle. No. I te koncerty są bardzo wyjątkowe, bardzo, bardzo. Czarno!
gadacie teraz o fanach. Hunterianie to jest wyjątkowa grupa. Mało jest takich zespołów, które mają takich fanów jak wy, Hunterian. Słuchaj, to jest tak, że oni jeżdżą za wami na każdy koncert, jak jest trasa, są ci sami ludzie, że tak powiem, czy jakaś grupa taka sama na każdym koncercie? Tak, tak. No jest bardzo dużo takich ludzi. No wiesz, to rodziny jeżdżą już na koncerty, więc to jeszcze jest kolejny wymiar tego wszystkiego. Nie dość, że przychodzą na koncerty, to jeszcze jeżdżą. Potrafią przejechać całe trasy non-stop. W sensie z koncertu na koncert jadą i to wiesz, no to jest nie do pisania, to jest bezcenne i wiesz, no i myślę, że głównie dzięki takim ludziom też cały czas jakby istniejemy, bo powodów do tego, żeby się rozpaść było tyle, ale właśnie ci Hunterianie, jak mówisz, cała ta nasza taka, można powiedzieć, rodzina, to wszyscy tak się jakby, wszyscy się wspierają, trzymają się kupy, więc dla nas to też przede wszystkim nas wspierają, tym, że przyjeżdżają, że na te koncerty chodzą, że interesują się i są naprawdę niesamowici. No, to są ludzie, którzy myślą podobnie jak my, więc jakby nie ma tutaj żadnej innej opcji, żebyśmy się nie dogadali. Nie? To, że my stoimy po drugiej stronie sceny, to tylko po prostu taki przypadek właściwie, no, że akurat my gramy. Natomiast no, mamy podejście i spojrzenie na życie bardzo podobne i się świetnie ze sobą bawimy. I tego trzeba się trzymać i tego sobie życzymy. I życzę oczywiście wszystkim zespołom takich fanów wiernych, nie? Przyjaciół. Jaka twoim zdaniem płyta Huntera jest przez Hunteria najbardziej uwielbiana? Z jakich kawałków się domagał inaczej? Z jakiej płyty? Nie mam pojęcia, że ciężko. Na niektórych skończyliśmy się po Rekwiem, więc wiesz, no. Co człowiek, to inna opinia. Na szczęście ci, na których skończyliśmy się po Rekwiem, przychodzą na koncerty, chociaż kawałków z Rekwiem nie jest dużo. No ale powiedzmy, jeszcze te z Medeis jakoś tam są w stanie. Nie no, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, naprawdę. Może Hellwood, nie wiem, Telly, na pewno Medeis, jakoś tam. Każdy to prawie wszystkie płyty, nie? No może nie wszystkie, ale ogólnie rzeczywiście są tacy, którzy uważają, że to jest ta płyta, reszta to jest słaba, ale na szczęście nie wszyscy tak podchodzą. A zresztą nawet jeżeli tak podchodzą, no to mają prawo i wiesz, jeżeli im się chociaż jedna z tych naszych płyt podoba, to i tak jesteśmy szczęśliwi. Mhm. Widziałem was w progresji kilka lat temu. Niesamowita sztuka to była, bo to była sieć taka, która została ze sceny tam odsłonięta przy początku. Kto wpadł na takie pomysły? To jest sztuka, wy macie taki parateatralne nawet momenty w swoich tych sztukach. Kto to wymyśla? To jest twoja rzecz? A może Jelonek ma takie pomysły trochę odjechane i to jest jego sprawka, takie teatralne rzeczy? Jelonek jest bardziej wybuchowy, on się wiesz, w pirotechnice się specjalizuje. Jeżeli chodzi o sieć, no to było jakby naturalny element płyty Arachne, która jest jakby wiesz, o pająkach, tak ogólnie rzecz biorąc, różnych. I no i w Galindii kiedyś byłem tam, gdzie nakręciliśmy teledysk Strażnik i tam właśnie Galind ma taką sieć. Więc stwierdziliśmy, że zbudujemy sobie też taką sieć. Właściwie to nie zbudowaliśmy, tylko zabraliśmy po prostu tą jego. I no i wieszaliśmy to. Jest to takie trochę niewygodne, znaczy w sensie takim, że nie wszędzie można to powiesić. Ale w dużych klubach, takich, gdzie jest rzeczywiście do czego przyczepić, to fajne to. Trochę się kojarzyło z Blues Brothers, nie wiem, czy pamiętasz. Tak, oczywiście, jasne, no. No ale na szczęście tutaj, znaczy na nieszczęście, te oczka między tą siecią są trochę większe, więc jakby zaczęli rzucać butelkami, to niestety myślę, że raczej by się oberwali. Ale no tak. Teatr od zawsze praktycznie gdzieś tam się przewijał, co jakiś czas w teledyskach, na koncertach. Kochamy teatr. Dzisiaj nie będzie takiego koncertu z takim show, bo nie ma miejsca tutaj, nie? Wiesz co, nie wiem, ostatnio to tej sieci nie zabieramy po prostu. Może coś nowego wymyślimy, to będziemy, wiesz, kombinować. A na razie są te banery takie troszeczkę inne niż zwykle. Nie taka wielka płachta po całości, tylko takie, wiesz, takie pocięte. Na razie jest okej. Okay. Paweł,
sobie zastanawiałem się od zawsze, kurde, Hunter, takie doświadczenie i w ogóle show na scenie, czemu wy nie jeździcie po całym świecie? No właśnie, powiedz mi, dlaczego my nie jeździmy po całym świecie? Kurwa, czemu wy nie jeździcie? No? Dlaczego kurwa nas nikt nie chce? Sorry za te słowa, ale... Nie, no, nie wiem, co ci powiedzieć. Bardzo, to nie znaczy, żebyśmy nie chcieli. Bardzo byśmy chcieli. No, może ktoś kiedyś zaprosi. Już dawno powinniście to robić. Dawno powinniśmy nas samych zaprosić. Paweł, powiedz, jakie najbliższe plany Huntera na ten rok, na przyszły, na koniec tego W tej chwili mocno ciśniemy ten temat akustycznej płyty legendarnej, która już od 2015 powstaje, no ale już zaczyna się, no już kiedy umieram, wersja ukraińska już jest jakby pierwszą odsłoną tej płyty. No i mamy tego naprawdę dużo, no i próbujemy to teraz, plan jest ambitny taki, żeby spróbować to w tym roku jeszcze tą akustyczną. Mam już napisany tekst na elektryczną płytę właściwie i tylko myślę, że nie wyrobimy się z dwoma na pewno, a ponieważ akustyczna była tak często odkładana, że no po prostu się... No trzeba to zrobić, jak nie teraz, to kiedy? No i potem mam nadzieję, że wiosna, może troszeczkę później, zobaczymy, jak to się potoczy. No mamy już jakby tą całe przygotowane materiały i tylko trzeba go nagrać. No i wydać oczywiście. Ale no, dwie płyty są w trakcie, że tak powiem, takim zaawansowanym. Wyprzedziłeś trochę moje pytanie, chciałem zapytać, czego możemy ci życzyć na koniec i wyprzedziłeś. Wiesz co, zdrowia tylko, już to wszystko jest. To samo przyjdzie. Tak, poradzimy sobie. Jasne, rozwalcie scenę dzisiaj w dym, żeby to się zanieźle zaczyna. Nie, spoko, zaraz, wiesz, wróci adrenalina. Na razie, no bo w ogóle akcja była taka, że no ten nasz nightliner niestety miał małą awarię. Musieliśmy się przenieść, jeden dziadek po prostu nam skomplikował życie. No i musieliśmy wracać dzisiaj, wczoraj po koncercie w Szczecinku, na Materia Fest, wracaliśmy takim zwykłym autokarem, no, gdzie no, po prostu nie pospaliśmy. I tacy trochę jesteśmy zmiętoleni. Wejdzie na scenie, żeby wrzucić power, nie? Nie, oczywiście na scenie będzie okej. Okay. No, na razie tak, wiesz, no, oszczędzam się. Dobra, Paweł, dzięki za wywiad. Dzięki. Dzięki.